Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 22 sesję Rady Miejskiej w Mistacie. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 14, w związku z tym sesja jest warna do obradowania i podejmowania uchwał. Serdecznie witam przybyłych radnych, witam burmistrza miasta i gminy pana Henryka Zielińskiego, witam sekretarza miasta i gminy panią Danutę Kamińską, witam skarbnika miasta i gminy panią Teresę Michalak oraz przewodniczącego Rady Powiatu pana Tomasza Maciejewskiego. Przechodzimy do punktu drugiego, wybór sekretarza obrad. Proponuję, aby sekretarzem dzisiejszych obrad była radna Barbara Lasiak. Czy są jakieś inne kandydatury? Jeśli nie, to w takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad będzie radna Barbara Lasiak. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniami na sesję. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Składam wniosek, by uzupełnić dzisiejszy porządek obrad o punkt uchwała w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Mikstad na lata 2020-32 oraz punkt informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Mikstad za rok szkolny 2019-2020. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad przedstawionych projektów uchwał. Kto jest za przyjęciem wniosku burmistrza? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie zmiany w porządku obrad 22 sesji. Wprowadzonemu projektowi nadaję punkt 8.10, co jednoznacznie powoduje, iż numeracja pozostałych uchwał przesunie się o kolejny numer. Wprowadzona informacja znajdzie się pod punktem 9. Pozostałe punkty zostaną przesunięte o kolejne numery. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przeczytam państwu porządek obrad 22 sesji Rady Miejskiej. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi wybór sekretarza obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu 21 sesji Rady Miejskiej, punkt piąty informacja przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym, punkt szósty informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, punkt siódmy zapytania, interpelacje, punkt ósmy podjęcie uchwał. Punkt 8.1 w sprawie zmiany uchwały nr 7/60/91 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia miasta i gminy Mikstat do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Punkt 8.2 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa miasta i gminy Mikstat w Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania na czas nieokreślony. Punkt 8.3 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Punkt 8.4 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta i gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Punkt 8.5 w sprawie zmiany uchwały nr 10/53/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wysokości zasad ustalania rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Mikstat. Punkt 8.6 w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Punkt 8.7 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Punkt 8.8 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 1125, 1126, 1123/1. Punkt 8.9 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Punkt 8.10 w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Mikstat na lata 2020-2032. Punkt 8.11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Punkt 8.12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mikstat na lata 2021-2032. Punkt 8.13 w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Mikstat na rok 2021. Punkt 9 informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Mikstac za rok szkolny 2019-2020. Punkt 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Punkt 11. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok. Punkt 12. Wolne głosy i wnioski. Punkt 13. Zakończenie. Czy macie Państwo jakieś uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie porządek obrad 22 sesji Rady Miejskiej. Kto jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad 22 sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie protokołu 21 sesji. Protokół 21 sesji Rady Miejskiej był do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszymi obradami. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie poproszę sekretarza obrad tej sesji, radną Barbarę Rasiak, o złożenie wniosku w sprawie przyjęcia protokołu. Jako sekretarz obrad 21 sesji Rady Miejskiej w Mikstacie odbytym w dniu 23 października 2020 roku zapoznałam się ze sporządzonym protokołem obrad tej sesji i stwierdzam, że został on sporządzony prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem. Ponadto protokół był wyłożony do wglądu radnych w pokoju nr 13 Urzędu Miasta i Gminy Mikstat. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie protokołu bez odczytania. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół 21 sesji. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Moją informację otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzenia komisji. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się z moją informacją o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym również otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzenia komisji. Czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi? Czy Pan Burmistrz chciałby coś dodać? W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się również z informacjami burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 7. Zapytania i interpelacje. Wpłynęły do mnie dwie interpelacje od radnych z Mikstatu, mianowicie od radnego Dominika Skrzypczaka, Krzysztofa Mielcarka, Jacka Sikory oraz Łukasza Stasierskiego. Wnosimy interpelację w następującej sprawie. Przytaczając fragmenty artykułu, jaki został zamieszczony na stronie mikstat.pl pod tytułem 880 drzew na dawnym wysypisku, 17 września 2020 roku. Za kilka miesięcy nieczynne wysypisko śmieci w Mikstacie Pustkowiu będzie całkowicie zrekultywowane, obsiane trawą i obsadzone drzewami na zlecenie samorządu mikstackiego. Rekultywację nieczynnego stanowiska odpadów przeprowadza specjalistyczna firma z Dolnego Śląska. Cały teren objęty jest całodobowym monitoringiem zainstalowanym przez gminę. Wnosimy następujące zapytania. Punkt pierwszy. Na jakim etapie są prace rekultywacyjne byłego wysypiska odpadów? Punkt drugi. Czy frakcje, którymi wyrównuje się powierzchnię składowiska, były lub są kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska? Czy opieramy się tylko, jak czytamy w artykule, na tym, że każda ciężarówka jest sprawdzana, a kierowca musi przy wjeździe na rekultywowany teren przedstawić specjalny dokument potwierdzający, co przywiózł? Czy kontrola dotyczy tylko sprawdzenia dokumentacji i kto sprawdza? Punkt trzeci. W jaki sposób i przez kogo zostanie dokonany odbiór końcowy prac na byłym wysypisku odpadów? Uzasadnienie. Wyżej wymienione pytania były wielokrotnie zadawane radnym. Zasadne wydaje się przekazanie tych pytań osobom kompetentnym i odpowiedzialnym za projekt rekultywacja byłego wysypiska odpadów. Oraz druga interpelacja, również podpisana przez radnych z Mikstatu, Dominik Skrzypczak, Krzysztof Mielcarek, Jacek Sikora, Łukasz Stasierski. Wnosimy interpelację w następującej sprawie. Zapytanie dotyczy projektu zasadzenia 880 drzew na terenie byłego wysypiska odpadów. Punkt pierwszy. Czy projekt ten zakłada posadzenie drzew i krzewów miododajnych? Uzasadnienie. Miododajne drzewa i krzewy stanowiłyby ważny element proekologiczny, zwiększający liczebność owadów zapylających, szczególnie pszczół. Realizacja tych działań mogłaby być w dużej mierze sfinansowana z corocznych dotacji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskując takie dofinansowanie, gmina Mikstat
wpisałaby się w strategię dotyczącą rozwoju bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów tej strategii jest tworzenie zdegradowanych ekosystemów. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakąś interpelację bądź zapytanie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał, punkt 8.1. W sprawie zmiany uchwały nr 7, łamane przez 60, łamane przez 91 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia miasta i gminy Mikstat do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania? Jeśli radni nie widzą takiej potrzeby, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 149, łamane przez 2020. Kolejny punkt 8.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa miasta i gminy Mikstat w Stowarzyszeniu Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania na czas nieokreślony. Projekt tej uchwały również omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Jeśli nie macie Państwo nic przeciwko, to przejdziemy do głosowania bez ponownego omawiania projektu tej uchwały. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 150, łamane przez 2020. Kolejny punkt 8.3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Również proponuję, aby przejść do głosowania bez ponownego omawiania. Jeśli radni nie mają żadnych pytań, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze jednego głosu radny Sławomir Kmiecik. Tak, stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 151, łamane przez 2020. Kolejny projekt uchwały, punkt 8.4, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta i gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Jeśli radni nie widzą potrzeby, aby omawiać ponownie założenia tej uchwały, to proponuję, aby przejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 152, łamane przez 2020. Kolejny punkt 8.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10, łamane przez 53, łamane przez 2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Mikstat. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Jeśli radni nie widzą potrzeby, to przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały, aby ją ponownie omawiać. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 153, łamane przez 2020. Kolejny punkt projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Projekt uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. W związku z powyższym proponuję przejść do głosowania bez ponownego omawiania. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Kto jest przeciwko?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 154 łamane przez 2020. Kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Materiał wraz z załącznikami trzymaliście Państwo przed obradami komisji, na których projekt szczegółowo został omawiany. Również proponuję, aby przejść do głosowania bez ponownego omawiania. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 155 łamane przez 2020. Kolejny punkt. Punkt 8.8 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miksatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 1125, 1126, 1123 łamane przez 1. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i większością głosów zaopiniowała go pozytywnie. Materiał wraz z załącznikami trzymaliście Państwo przed obradami, na których szczegółowo projekt został omówiony. Czy życzycie sobie Państwo, aby jeszcze raz przedstawić założenia projektu tej uchwały, czy możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania? Jeśli nie ma takiej potrzeby, w takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 156 łamane przez 2020. Kolejny projekt uchwały, punkt 8.9 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2020 rok oraz punkt 8.10 w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miksa na lata 2020-2032. Projekty tych uchwał omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. W trakcie obrad komisji burmistrz zgłosił autopoprawki, które również zostały omówione i zaakceptowane. Materiał wraz z załącznikami otrzymaliście Państwo przed obradami komisji. Czy w związku z powyższym możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania? W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę do uchwały o zmianie budżetu. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Jeszcze radny Dariusz Puchała. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Poddaję zatem pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 157 łamane przez 2020. Poddaję pod głosowanie autopoprawkę do uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Poddaję w takim razie pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Miksa na lata 2020-2032. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 158 łamane przez 2020. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8.11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go pozytywnie. Materiał wraz z załącznikami otrzymaliście Państwo przed obradami komisji, na której szczegółowo został, przed obradami komisji. Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony projekt uchwały zawiera trzy zadania z roku 2020 jako zadania niewygasające na rok 2021. Jeśli chodzi o przyczyny, w każdym przypadku były to przyczyny obiektywne, na które zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca nie mieli wpływów. W przypadku pierwszej pozycji
To zadanie zostało aneksowane i ma być wykonane do końca bieżącego roku i w związku z tym zaliczone zostaje do zadań niewygasających. Zadanie drugie, infrastruktura wodociągowa w Kaliszkowicach Ołobockich wymaga z kolei uzgodnień z instytucjami, na których terminowość pracy nie mamy wpływu. I dlatego też tutaj następuje to przesunięcie. Natomiast jeśli chodzi o wymianę krawężnika w ulicy, w zadaniu ulica Kaliska i ulica Polna dotyczy ulicy Polnej, w uzgodnieniu z wykonawcą będzie wykonywane przy pracach, które będą prowadzone w rejonie ulicy Polnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie omawianego projektu uchwały? W takim razie, jeśli nie, poddaję pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22, łamane przez 159, łamane przez 2020. Kolejny punkt 8.12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miksta na lata 2021-2032 oraz punkt 8.13 w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Miksta na rok 2021. Projekt. Powyższy projekt, projekty omówiła Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała pozytywnie większością głosów. Opinie komisji otrzymaliście Państwo na piśmie przed sesją. Proszę burmistrza miasta i gminy o omówienie projektów oraz krótkie przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektach uchwał. Pozwolę sobie zacząć od otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia jej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021. I opinia jest, jest opinią pozytywną i w uzasadnieniu. Projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Miksta na rok 2021 został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 13 listopada 2020 roku, dokładnie w systemie e-nadzór. Wraz z projektem uchwały przedłożone zostały uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne. Szczegółowość projektu, przedłożone uzasadnienie oraz materiały informacyjne odpowiadają wymogom określonym uchwałą Rady z 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności artykułu 212 i 215 tej ustawy. W projekcie budżetu zostały ustalone dochody w kwocie 28 897 242 zł, w tym bieżące 28 17 380 zł, majątkowe w kwocie 879 862 zł. Wydatki natomiast zostały ustalone w kwocie 33 49 182 zł, z tego wydatki bieżące 29 403 471 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 645 711 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 151 940 zł. Który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami.
Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 503 909 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. W załączniku numer 6 do projektu uchwały budżetowej zaplanowane przychody w łącznej kwocie 4 miliony 909 z tego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 500 tysięcy zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 miliony 520 i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 miliona 890 tysięcy oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 758 060 zł. Na podstawie sprawozdania RB27S wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu za okres od początku roku do 30 września 2020 oraz informacji zawartych w przedłożonym projekcie skład orzekający ustalił, że zapisane w paragrafie 905 przychody w kwocie 500 tysięcy zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które miasto i gmina Mikstadt otrzymało w 2020 roku. Z załącznika numer 4 do projektu uchwały wynika, że środki te jednostka przeznaczy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Skład orzekający na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania RBNDS, czyli to jest o nadwyżce za trzeci kwartał 2020 roku oraz uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach, ustalił również, że na dzień wydania niniejszej opinii miasto i gmina Mikstadt posiada niezaangażowaną w budżecie na rok 2020 nadwyżkę w wysokości 1 896 297 zł, którą może zaangażować w budżecie na rok 2021. Przy czym skład orzekający zauważa, że rzeczywisty poziom nadwyżki na koniec 2020 roku będzie możliwy do ustalenia dopiero po zakończeniu roku, zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdawczości finansowej za rok 2020. Skład orzekający zwraca również uwagę, że nieosiągnięcie nadwyżki w zakładanej w projekcie wysokości może skutkować brakiem możliwości spełnienia relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych przy uchwalaniu budżetu na rok 2021. Prognozowane dochody miasta i gminy na rok 2021 są niższe o 20,22% w porównaniu do planowanych na rok 2020. Dochody majątkowe natomiast zaplanowane zostały na poziomie wyższym od planowanych na koniec trzeciego kwartału 2020, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane wydatki na 2021 rok natomiast są niższe o 9,74% od planowanych w budżecie na rok 2020 według stanu na trzeci kwartał właśnie bieżącego roku. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, a także dochody z tytułu subwencji oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponentów. Koszty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych, mieszczą się
granicach określonych w prawie, to jest artykułu 222 ustęp 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. W postanowieniach projektu uchwały oraz w załącznikach wyodrębniono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym wydatki przeznaczone na realizację zadań majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID, a także wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Z projektu uchwały budżetowej załącznik 1 i 2 wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi projektowane są w kwocie 922 702 zł, a wydatki w kwocie 1 002 730 zł. Różnica stanowi 85 014 zł. Wynika z tego, że planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w całości wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Planowane w projekcie budżetu na rok 2021 wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2021, co spełnia wymóg artykułu 231 ustawy o finansach. W uzasadnieniu do projektu budżetu wskazano założenia, jakie przyjęto do wyliczeń prognozowanych dochodów oraz kalkulacji wydatków. Omówiono rodzaje wydatków planowanych do realizacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. I teraz do przedłożonego projektu budżetu skład orzekający wnosi następujące uwagi. Punkt pierwszy. Tu już może powiem swoimi słowami, wystąpiła rozbieżność między załącznikiem numer 2 plan wydatków, a załącznikiem numer 10 fundusz sołecki i o kwotę 426 zł, co zostało to zweryfikowane. W załączniku 10 do projektu uchwały pod nazwą Fundusz Sołecki na 2021 rok przedstawiono zestawienie wydatków oraz określono przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków Funduszu Sołeckiego, z którego wynika, iż przewidziano w nim między innymi wydatki na przedsięwzięcia określone jako pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie gminnych dróg, tutaj jest powtórzone, i utrzymanie terenów rekreacyjnych. Odnosząc się do powyższego, skład orzekający wskazuje, iż zasady tworzenia Funduszu Sołeckiego określają przepisy ustawy o Funduszu Sołeckim, i z którego wynika, iż powinny być spełnione wszystkie przesłanki wynikające z artykułu numer 2 tejże ustawy. Skład orzekający wskazuje, iż ze względu na wysoki poziom ogólności niemożliwe jest dokonanie oceny zgodności tych przedsięwzięć z przepisami zarówno ustawy o Funduszu Sołeckim, jak i nazwy ustawy, przepraszam, o finansach publicznych oraz ustawy ustrojowej. Skład orzekających zauważa przy tym, że nazwy pozostałych przedsięwzięć ujętych w załączniku wskazują na konkretne zadania, działania, które mają być realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Teraz w załączniku numer 3 do projektu uchwały pod nazwą wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym 2021 oraz numer 10 pod nazwą Fundusz Sołecki ujęto wydatki między innymi na realizację następujących zadań. To jest
remont elewacji zewnętrznej w Wiejskim Domu Kultury w Kotłowie, remont kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych, remont WC w Wiejskim Domu Kultury też w Komorowie, z planem tutaj wydatków jest też podana kwota, oraz remont Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Skład orzekający wskazuje, że ujęte nazewnictwo w odniesieniu do zadań powinny być adekwatne do zakresu pracy składającej się na to zadanie, a następnie powinno znaleźć odzwierciedlenie w klasyfikacji szczegółowej wynikającej z rozporządzenia. To jest tyle, jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Może ze swej strony dopowiem, że tu jeżeli chodzi o nazewnictwo, to na wpływ na nazewnictwo poszczególnych przedsięwzięć ma wpływ konkretnie zakres rzeczowy danych zadań i są to przedsięwzięcia, które są realizowane przez sołectwa. W związku z tym sami jako tako nie możemy tej nazwy zmienić, na przykład na przebudowę czy modernizację. I w materiałach, które zostaną przysłane, dopiszemy, że zostanie to zweryfikowane na najbliższych zebraniach sołectw, bo trudno, żeby zmieniać uchwały, które zostały podjęte. Dziękuję ze swojej strony. Tutaj to jest opinia. Dziękuję pani skarbnik. Pan burmistrz chciałby coś dodać? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przychodzi dziś w Wysokiej Radzie uchwalić budżet na 2021 rok. Jest to szczególny rodzaj dokumentu, bo określi nam plan pracy w przyszłym roku. A szczególny dlatego, że po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, gdzie ten spadek dochodów jest bardzo znaczący. Ja tylko powiem, że w planie na 2020 rok tylko z tytułu odpisu PIT mieliśmy 9 645 tysięcy, a na rok 2021 jest to kwota 5 niespełna 750 tysięcy. Czyli dochody z tytułu udziału w podatku PIT są mniejsze o prawie 3 900 000. Subwencja wyrównawcza na rok 2020 była planowana na poziomie 2 257 000, a na rok 2021 jest to kwota 940 000 niespełna. Czyli tutaj jest różnica 1 300 000. Te dane, które wynikają z pism Ministerstwa Finansów, muszą być uwzględnione w projekcie budżetu. Dlatego tutaj ogromna praca, która musiała być wykonana przez panią skarbnik w sytuacji, gdy dochody w sumie są mniejsze o 5 200 000. I niestety muszą być zachowane wymogi ustawowe z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące muszą się równoważyć z wydatkami bieżącymi. I tak jak w 2020 roku w projekcie mieliśmy dochody bieżące wyższe od wydatków o ponad 3 miliony, tak w projekcie budżetu na 2021 rok mamy wydatki, dochody bieżące niższe od wydatków o 1 400 000. I w takich warunkach przychodzi nam skonstruować i uchwalić budżet.
Wiele zadań, które wykonywaliśmy dotychczas w minionych latach, staraliśmy się wykonywać oszczędnie, racjonalnie. Natomiast musimy mieć pełną świadomość, że te zadania, które dotychczas były realizowane jakby bez problemu, oczywiście przy zachowaniu zasad oszczędności, racjonalności, wydatki związane z dofinansowaniem organizacji pożytku publicznego, zadania, które realizowaliśmy również w zakresie remontów dróg, to o czym panie i panowie radni często wnioskowaliście. Uporządkowanie terenów przy drogach, wycięcie krzewów, wyrównanie poboczy, łatanie dziur, ale również wiele, wiele innych zadań. Będziemy musieli w tym roku do tego podchodzić jeszcze bardziej oszczędnie i racjonalnie z uwagi na tą sytuację. Życzę nam wszystkim, żeby ta sytuacja w ciągu roku zmieniała się na korzyść naszego samorządu. Tą taką nadzieją jest to, że już na dziś mamy pozyskane prawie 2 miliony złotych ze środków rządowych na zadania inwestycyjne. Przede wszystkim na budowę ośrodka zdrowia, który co daj Boże może uda się wybudować ze środków rządowych w całości, jak i mamy już potwierdzenie zadania budowa boiska w Kaliszkowicach Kaliskich. Zadanie, które już tyle lat oczekiwało na realizację. Ale przecież są jeszcze również inne zadania. Wnioski nasze na 2021 rok jeszcze opiewają na ponad 2 miliony złotych. Część tych wniosków już ma zielone światło. Nie mamy na dzisiaj potwierdzenia, więc nie możemy tych kwot wprowadzić do budżetu. Ale musimy mieć pełną świadomość, że ten budżet, który przychodzi Wysokiej Radzie uchwalić, jest budżetem szczególnym i przede wszystkim radni, którzy już nie pierwszy raz uchwalają budżet, mają tego świadomość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad przedstawionym materiałem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź wnioski? Jeśli nie, w takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez burmistrza miasta i gminy Miksta do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miksta na lata 2021-2032. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miksta na lata 2021-2032 wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 13 za przy jednym wstrzymującym, podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 160. Poproszę jeszcze o anulowanie głosowania. Powtórzymy raz jeszcze. W takim razie poddaję jeszcze raz pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miksta na lata 2021-2032 wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 160 łamane przez 2020. Poddaję pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez burmistrza miasta i gminy Miksta do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu w sprawie budżetu miasta i gminy Miksta na rok 2021. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła
autopoprawkę. Poddaję zatem pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Mikstadt na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 12 za przy 2 wstrzymujących, podjęła uchwałę nr 22/161/2020. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Mikstadt za rok szkolny 2019-2020. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-2020 otrzymaliście Państwo przed obradami Komisji Wspólnej. Nie zgłaszając uwag, czy są jakieś pytania albo chcielibyście Państwo jeszcze się raz zapoznać z omawianą informacją? Jeśli nie, w takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacją dotyczącą zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja odpowiedź na zgłoszone dziś interpelacje szczegółowo udzielę na piśmie, ponieważ tam wymaga przeanalizowania wielu aspektów i w związku z tym udzielę tą odpowiedź na piśmie. Dziękuję Panie Burmistrzu. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie wyników analiz oświadczeń majątkowych za 2019 rok. Wpłynęły do mnie analizy oświadczeń majątkowych od Wojewody Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Mikstadt oraz Naczelników Urzędu Skarbowych w Ostrzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim. Osobiście również przeprowadziłem analizę oświadczeń majątkowych radnych. Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim nie stwierdzili uchybień w złożonych oświadczeniach. Natomiast Wojewoda Wielkopolski i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie uchybienia takie stwierdzili. Są one drobne, wynikające z błędnego interpretowania ustawy, często z nieprzywiązywania odpowiedniej wagi do rangi dokumentu, nie zaś z celowego działania. Cieszy, że błędów tych z roku na rok jest zdecydowanie mniej. Wskazane osoby otrzymały wyciągi z pisma Urzędu Skarbowego. Poinformowani zobowiązałem wszystkich wskazanych radnych, aby w terminie do 20 listopada bieżącego roku w Biurze Rady złożyli stosowne wyjaśnienia. Mogę stwierdzić, że wszyscy wywiązali się z tego zalecenia. Po tym terminie przesłałem je do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie. Proszę radnych o zwiększoną uwagę i staranne wypełnianie oświadczeń majątkowych w przyszłym roku. Przechodzimy do kolejnego punktu, wolne głosy i wnioski. Proszę Pan Radny Tomasz Skoczylas. Ja może bym chciałbym bardzo mocno pogratulować Panu Burmistrzowi, że udało się pozyskać tak dużą kwotę ze środków zewnętrznych, to gratuluję. I chciałbym też bardzo mocno podziękować za pomoc w realizacji remontu toalet przy Wiejskim Domu Kultury. Są przepiękne. Jak pandemia minie, to myślę, że tutaj koleżanki i kolegów radnych zaprosimy. Również bardzo mocno dziękuję Panu Burmistrzowi za remont nawierzchni w drodze powiatowej, jak również Panu Przewodniczącemu, Panu Tomkowi Maciejewskiemu w imieniu swoim, jak i mieszkańców. Bardzo mocno dziękuję. Dziękuję. Pan Burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się ustosunkować do wniosków, które zostały zgłoszone na komisji przez radnych i krótko omówić odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Proszę bardzo. Wniosek pani radnej Barbary Rasiak, jak i radnej pani Barbary Tomali o umieszczenie luster poprawiających bezpieczeństwo przy drogach powiatowych zostanie skierowany do starostwa powiatowego i tam rozpatrzony. Wnioski pana radnego Zbigniewa Walczaka. Jeżeli chodzi o zawór przy drodze w Kaliszkowicach Kaliskich, on jak sądzimy najpóźniej na wiosnę zostanie naprawiony, a obecnie no, nie jesteśmy w stanie, bo tam jest dość duże zadanie do wykonania, przeprowadzić to do końca roku.
Sprawdziłem również kwestię drugiego wniosku, czyli okoliczności wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, że nie zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy najmu. Pan radny Damian Tokarek składał wniosek o dokończenie, odtworzenie nawierzchni na przepuście wykonanym w Przedborowie. Wykonawca w ramach zlecenia to zadanie ma zakończyć właśnie z odtworzeniem nawierzchni. Pan radny Jacek Sikora wnioskował o remont ulicy Rolnej. Tam ten remont prawdopodobnie będzie wykonany już w przyszłym tygodniu, jak również pan radny Łukasz Stasierski wnioskował o remont ulicy Górnej Wildy, czyli naszej Kwiatowej. Również prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przy realizacji tego zadania, o którym mówił pan radny Jacek Sikora, będzie zrealizowany. Pan radny Jacek Sikora również wnioskował o przegląd studzienek kanalizacyjnych. To zadanie będzie wykonane na wiosnę. Pan radny Dawid Pietralczyk w sprawie hydrantu przy nieruchomości Komorów 58. Tam rzeczywiście jest konieczność przeniesienia tego hydrantu w miejsce takie ogólnodostępne i to zadanie na wiosnę przy wymianie hydrantów będzie zrealizowane. Pan radny Dominik Skrzypczak wnioskował o naprawę chodnika w drodze powiatowej ulica Polna. To zadanie chyba nawet już zostało wykonane. Pan radny Krzysztof Mielcarek w sprawie szczepień COVID. Potwierdzam, że nasz ośrodek zdrowia zgłosił akces do Narodowego Funduszu Zdrowia i szczepienia COVID będą przeprowadzane w ośrodku zdrowia. Informacja precyzyjna o tym, kiedy, jak można zapisywać się, również będzie umieszczana na stronie naszej urzędu. Mogę tylko dodać, że tak zwane szybkie testy w naszym ośrodku zdrowia już można wykonywać i z informacji przekazanej przez pana doktora, kierownika ośrodka zdrowia, takie testy są już wykonywane u nas też w ośrodku zdrowia. Druga kwestia zgłoszona przez pana Krzysztofa Mielcarka dotyczyła kosztów związanych z salą gimnastyczną. Informację, którą przekazała mi pani dyrektor szkoły, to koszty brutto średniomiesięczne wynoszą 13 tysięcy i obejmują media, śmieci, zakup środków czystości, materiałów, wynagrodzenia, sprzątaczek, konserwatora oraz obsługę administracyjną. I w okresie, gdy sala była nieczynna z uwagi na epidemię, środki na wynagrodzenia nie były wydatkowane. Meldunki osób po sesji przy nowo nazwanej ulicy Franciszka Toboły sprawdziłem, nie zostały dokonane. Pojemniki na zużytą odzież w rejonie ulicy Brzozowej i tak zwanego Starego Szpitala, umowy wygasają z końcem roku i te pojemniki stamtąd znikną, te, które są tam przedmiotem dewastacji. Jeśli panie i panowie radni uznają te odpowiedzi za wyczerpujące, to na tym poprzestaniemy. Natomiast jeśli chodziłoby jeszcze o uzupełnienie tych moich wyjaśnień, to takie wyjaśnienie złożę na piśmie. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Zbigniew Walczak, proszę bardzo. Pan twierdzi, że brak przesłanek, jakichkolwiek przesłanek. Moim zdaniem ja bym się z tym nie zgodził, dlatego że ta osoba tu nie mieszka. A mieszkanie by się należało innemu, z kolei ktoś by zamieszkał.
Moim zdaniem pracodawca po zdrowie, jeżeli ona tam przebywa, niech się postara o mieszkanie. Takie jest moje zdanie. Następne mam takie pytanie do pana burmistrza. Stara szkoła, baner wisi. Jaka jest wycena do przetargu? Ludzie się pytają, nic nie wiem na ten temat. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę, pan Dominik Szybczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Moje pytanie kieruję do pana Tomasza Maciejewskiego. W związku z objęciem przez pana stanowiska kierownika działu inwestycji, czy ma pan plan działania dotyczący strategii rozwoju miasta i gminy? Bo takiego planu pana poprzedniczka w moim odczuciu nie miała. A zarazem chciałbym zauważyć poprawę pracy i działaniu wodociągu. Wodociągu zostały wykonane zadania, które wcześniej stanowiły trudności w wykonaniu. Pytanie drugie również kieruję do pana, ale już jako przewodniczącego Rady Powiatu. Pytanie dotyczy spotkań, jakie odbyliśmy na ulicy Polnej, a szczególnie myślę tu o ostatnim spotkaniu z udziałem pana starosty Lecha Janickiego. Jakie są reakcje i jakie odpowiedzi na nasze oczekiwania? Chciałbym jeszcze tylko dodać, że w spotkaniu jako gospodarz uczestniczył pan burmistrz i radny Jacek Sikora. A spotkanie dotyczyło nowej nawierzchni asfaltowej na tejże ulicy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakiś? Jeszcze, proszę pan. Jeszcze ja mam takie pytanie i też do pana Tomka, bo tutaj zostało, no odbyło się głosowanie i w zasadzie jednogłośnie, co generalnie świadczy o ważności tego zagadnienia, a zmierzam do rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice, wykonanie odwiertu numer 4 i chwała, że takie coś będzie się działo. Natomiast zmierzam do takiej kwestii, czy my jakoś jako gmina monitorujemy te zasoby wody i czy ewentualnie gdzieś w przyszłości są, widzimy jakieś potrzeby innych odwiertów i szukania no, zasobów wody, no bo myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ta woda będzie coraz bardziej potrzebna, ale też z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że tej wody mamy coraz mniej. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Walczak, tak? Ja jeszcze korzystając z tego chciałbym podziękować panu kierownikowi Maciejewskiemu o obcięcie 4 lip tam w moim rejonie. No, dlatego, że tam były gałęzie suche, niebezpieczne, w czasie wichur opadały suche gałęzie, teraz może tego nie będzie. Dziękuję panie kierowniku. Dziękuję. Pan radny Stanisław. Słychać. Tomek spuchnie. Kiedy to wycinałeś? Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zająć głos? Proszę pan Tomasz Maciejewski. Przewodniczący, szanowni radni, ja przede wszystkim cieszę się, że doceniliście
ten początek pracy mojej jako kierownika i te zadania, które udało się zrealizować jako przewodniczący powiatu. Natomiast proszę mi wierzyć, nie chodzi tutaj o żadne pochwały. Cieszę się również z wami i z mieszkańcami, że udaje nam się coraz bardziej poprawić tą infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo na tych drogach. Cieszy oczywiście przede wszystkim takie zadanie dość duże, bo można powiedzieć, że Biskupice Zabaryczne zostały zakończone w tym momencie pod względem drogi powiatowej. Oczywiście mamy tam jeszcze kawałek wyjazd na Hanobry, ale to niestety musi poczekać, bo mamy kilka innych ważniejszych rzeczy. Co do pytań, nie wiem, czy wszystkie spamiętałem, natomiast tak. Strategia jako dokument jest uchwalony przez Wysoką Radę i on funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o strategię taką czysto z moich założeń, co po kolei trzeba wykonać, to proszę mi wierzyć, robimy to na bieżąco i próbujemy poukładać wszystkie te elementy, które potrzebne są w Mikstacie. Natomiast jak sami wiecie i to, co słyszeliście, co pan burmistrz powiedział, nieco nas będzie ograniczał budżet przyszłoroczny. Miejmy nadzieję, że on na bieżąco będzie się zmieniał na plus i będziemy pewne efekty wykonywać. Na pewno w tej strategii musi się znaleźć, i tu łączę już z kolejnymi pytaniami, musi się znaleźć sprawa wody. W Mikstacie mamy częste braki, szczególnie w okresie letnim. Nie jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że tej wody, że tak powiem, nie ma, natomiast mamy pewne braki w strukturach związanych z przesyłem. Będziemy się starać robić na bieżąco. Jeśli chodzi o Kaliszkowice Obockie, tam jest sprawa dotyczy włączenia czwartej studni do naszych wodociągów, która po prostu musi uzyskać odpowiednie zgody. Z przyczyn niezależnych, proszę wierzyć mi, nie od nas, bo urzędy, które wydawają te zgody, borykały się z różnymi problemami związanymi z COVID-em i między innymi dlatego się to przesunęło. Natomiast co do przyszłości, ja sobie nie wyobrażam i wiecie ode mnie, że w zasadzie postawiłem sobie jako pierwszy punkt to, żeby doprowadzić do takiego stanu, żeby tych wyłączeń i braków było jak najmniej, bo o tym, że nie będzie ich, to po prostu jest niemożliwe. Infrastrukturę mamy starą w niektórych miejscach i ona będzie na bieżąco ulegała awariom, tak jak na przykład wczoraj było to w Biskupicach Zabarycznych, w Kaliszkowicach Łobockich, w Kaliszkowicach Kaliskich. Natomiast trzeba doprowadzić oczywiście do tego, żebyśmy mieli jak najwięcej alternatywnych źródeł. Temu służyło między innymi zbadanie do końca i próbne stwierdzenie, czy istnieją jakieś pokłady za cmentarzem, za ulicą Młyńską, tam gdzie mamy studnie. Niestety najprawdopodobniej tam nie ma najmniejszego sensu dalej kontynuować tych poszukiwań. Natomiast z tego, co się zorientowałem, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bardzo zasobne w wodę pokłady występują w Komorowie, na tak zwanym Helenowie. Natomiast ja mówię najprawdopodobniej, bo to trzeba wszystko zbadać. Gdyby się okazało, że rzeczywiście jest to tak, jak się dowiedziałem, jak przeprowadziłem pewne analizy, no to jest to duża szansa na to, żeby Mikstat otrzymał taką ilość wody, jak potrzeba. Natomiast wiąże się to z olbrzymimi kosztami, z olbrzymią pracą. I na pewno nie będzie tego w ciągu półrocza załatwiona sprawa, bo to może być czasami praca do końca waszej kadencji. Mam nadzieję, że przede wszystkim te źródła się tam pojawią, bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że muszą to być nie tylko odpowiednio zasobne źródła, ale przede wszystkim takie, które będą się nadawały do podania dla ludności. Jakby na to nie patrząc, mamy już dwie studnie, które mają taką dużą zawartość manganu, że ich nie użytkujemy, bo po prostu nie ma najmniejszego sensu. W strategię wpisuje się też remont i dokończenie budowy kanalizacji na osiedlu, który jest przyłączony niejako do ulicy Kaliskiej i który jest rozpoczęty. Tak jak radny Skrzypczak zauważył, odbyły się dwa spotkania z waszej inicjatywy, panowie, bo to wy najwięcej się troszczyliście i macie pewne pytania, które na pewno otrzymujecie od mieszkańców, którzy tam mieszkają. Spotkania były bardzo owocne, dobrze, że się odbyły. W pierwszym, tak jak radny Skrzypczak zauważył, uczestniczyli nie tylko radni z Mikstatu, ale także pan burmistrz z moją skromną osobą i zaproszeni wykonawcy. Wspólnie ustaliliśmy, że nie ma najmniejszego sensu rozpoczynania, rozgrzebywania tej roboty teraz w tym momencie, bo mamy grudzień, może być w każdej chwili mróz, mogą być opady śniegu,
a nawet jeżeli ich nie będzie, no to pogoda i tak nie sprzyja. Niestety mamy dodatkowo również COVID i wykonawca ma pewne problemy z pracownikami, więc bardzo chętnie się zgodził na moją propozycję, iż pracę rozpoczniemy wiosną, tak aby była najmniej uciążliwa przede wszystkim dla mieszkańców. W trakcie tego spotkania wyniknął oczywisty problem doprowadzenia do stanu takiego, w jakim za chwilę będą te trzy uliczki osiedlowe, czyli Jęczmienna, Kłosowa i Różana oczywiście, bo teraz trochę pomyślałem, wiedziałem, że coś z kwiatami związane. Oczywistość jest taka, że ulica Polna, która niestety nie wiedzieć dlaczego ktoś przydzielił powiatowi, nie może pozostać w takim stanie, w jakim jest. Dlatego z inicjatywy pana burmistrza, jak i mojej, bo na szczęście tu w tym sytuacji łączę funkcję kierownika działu inwestycji z funkcją przewodniczącego Rady Powiatu, więc mam trochę do starosty bliżej. Udało się go bardzo szybko ściągnąć na ulicę Powiatową i po kolejnym spotkaniu doszliśmy do pewnych wniosków i mamy zielone światło, że tak powiem, bo nie ma tego jeszcze nigdzie zapisane w uchwale żadnej budżetowej. Natomiast po debatach powiatowych naprawdę istnieje duże prawdopodobieństwo, że powiat na swoją część, czyli na ulicę Powiatową, przekaże odpowiednie pieniądze, które pozwolą zrealizować również remont kompletny ulicy Powiatowej, tak żeby ta ulica w środku tego osiedla nie odbiegała od naszych ulic gminnych. Także tak wygląda ulica Powiatowa. Jeśli mówimy o kanalizacji, no to kłaniają się kolejne ulice, które nam się zapadają. Jest to Matejki, jest to Mickiewicza, Słowackiego, Południowa, tam gdzie pan radny Jacek Sikora mieszka. Natomiast nie wiem, omówimy z burmistrzem tą sytuację, jak to wygląda, bo po pierwsze nie da się tego zrobić przynajmniej w przyszłym roku kompleksowo. Byłoby to tak samo zadanie duże i kosztowne, jak i zadanie, które teraz będziemy kończyć, czyli Kaliska plus osiedle. Być może, ale naprawdę wysoko być może da się to rozdzielić i po prostu robić ulicę po ulicy. Ale to jest, tak jak wspomniałem na początku, bardzo zależne od tych finansów, którymi będziemy dysponowali. Zobaczymy, jak wyjdą przetargi na te zadania, które są zapisane. Zobaczymy, jak ułoży się budżet w 2021 roku. To tak w zasadzie odpowiadając na gorąco na państwa pytania. Jeżeli jestem już przy głosie i pan przewodniczący pozwoli na kontynuowanie, to z racji tego, że mamy ostatnią sesję w tym roku, a wypadałoby, i tu nie chodzi, broń Boże, o żadne chwalenie, tylko rozliczenie się niejako z państwem, jako z przedstawicielami mieszkańców, ja względem przedstawiciel w powiecie. Cieszę się niezmiernie z tego roku, który się kończył, z kilku powodów. Po pierwsze, udało się przeprowadzić wiele zadań, a te zadania były przeprowadzane dzięki waszemu wsparciu. Tu szanowna Rado, panie burmistrzu, jeszcze raz dziękuję. Robiłem to kilkakrotnie, ale tych podziękowań nigdy za wiele, bo te zadania byłyby niewykonane. Ja tak na szybko powiem, co udało się w 2020 roku zrobić. Oprócz wspomnianych Biskupic Zabarycznych, gdzie zrobiliśmy blisko 2 kilometry, staram się tam jeszcze na szybko powiem o oznakowanie poziome, żeby poprawić nieco jeszcze bezpieczeństwo, szczególnie na tym wjeździe, na tym zakręcie, który jest dość ostry i niebezpieczny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłym roku. Zrobiliśmy kilometr drogi z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich, który też jest bardzo zdewastowany. 520 metrów chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich. Udało się po długich latach wyremontować chociaż wstępnie te najbardziej niebezpieczne miejsca, czyli te trzy zakręty plus 100-metrową wyrwę, wyboje na drodze z Kotłowa do Strzyżewa. Również kontynuowaliśmy remont drogi gruntowej w Kotłowie i tutaj oddzielne podziękowania dla sołtysa Tomasza Matysiaka i całej społeczności Kotłowa, która się włączyła nie tylko, że tak powiem, w sensie roboczym, ale proszę mi wierzyć, że i w sensie finansowym, bo tam była ogólnonarodowa zrzutka na to, żeby dokupić towar i wyremontować większą ilość drogi. Także tym bardziej podziękowania dla tych ludzi, którzy zechcieli się do tego przyczynić. Mamy opracowany w tym roku również projekt chodnika na drodze w Kotłowie, który by niejako kończył, przepraszam, nie w Kotłowie oczywiście, tylko w Przedborowie, który by niejako kończył
wyremontowanie centrum Przedborowa. Bo takim moim pomysłem jest to, żeby te nasze miejscowości, przez które przechodzą drogi powiatowe, przynajmniej przez ten środek, żeby one wyglądały tak, jak dzisiaj wyglądają Biskupice Zabaryczne, bo chyba kolega radny Tomasz, zarazem sołtys Biskupic Zabarycznych, podkreśli, że dzisiaj Biskupice to nie te same Biskupice, co rok temu. Tak chciałbym, żeby wyglądał do końca Przedborów, Komorów, Kaliszkowice Kaliskie i Kaliszkowice Łobockie na koniec mojej kadencji. Zobaczymy, jak to się uda. Po lewej stronie, od strony kościoła, powiat na szczęście wyremontował chodnik przy ulicy Kaliskiej. Zobaczymy, jak będzie wyglądała prawa strona i dalsza w stronę Kotłowa części. Coś, co udało się rozpocząć rzutem na taśmę na koniec roku, czyli remont drogi, która będzie służyła nam wszystkim. Mówię o remoncie drogi Oszczeszów-Mikstat na odcinku od Siedlikowa. Jest on podzielony na dwa etapy. Pierwszy i drugi zostanie zrealizowany w 2021 roku i ten drugi właśnie to już jest etap, który będzie obejmował naszą gminę do granic miejscowości Komorów. W 2022 zrobimy od granic Komorowa do drogi wojewódzkiej. Wówczas można powiedzieć, że najważniejszy trakt, który tu mamy i najbardziej ruchliwa droga będzie wyremontowana. I nie dałoby tego rady doprowadzić, gdyby nie pomoc wielu ludzi, ale kilku muszę wymienić. Proszę mi pozwolić na podziękowania dla pani poseł Katarzyny Sójki, bez której raczej tego remontu by nie było, ale także dla podziękowania dla byłego już wojewody, pana Łukasza Mikołajczyka. Odwołanie tego człowieka dla mnie jest niezrozumiałe, ale nie będę już o tym mówił. Natomiast pan wojewoda naprawdę wystarał się o to i pociągnął nasz wniosek bardzo daleko i z otchłań, które wpadł. Podziękowania dla pana burmistrza, bo bez niego ja bym nie dotarł do pana wojewody, więc nigdy nie odmówił mi pomocy przy nie swojej drodze, bo jest to jakby nie było droga w zarządzie powiatu. I oczywiście również podziękowania dla pana starosty i pozostałych radnych powiatowych, którzy podnieśli również rękę, żeby finansować tą drogę. Cieszę się również z takich drobnych rzeczy, bo wzbogaciliśmy się o kilka luster, przeprowadziliśmy czyszczenie dróg z krzaków, z gałęzi. To są takie rzeczy drobne, które do tej pory... Luster przy drogach. Oczywiście dobrze, że mi burmistrz podpowiada, bo nie chodzi o nic innego. Natomiast wiecie, że na przykład na drodze, na skrzyżowaniu wyjazd z Biskupic Zabarycznych w Kotłowie, o to lustro walczyliśmy wszyscy wspólnie jako radni gminni, bo ja jeszcze to pamiętam, jako radny gminny składane były wnioski od bodajże 10 lat. Nie wiedzieć, dlaczego tego nie było zrobione do tej pory. Dzisiaj jest i to cieszy. Przed nami kolejny rok. Proszę nie zdziwić, jak będę znów was prosił o pomoc, bo to jest to, co podkreśliłem na początku. Bez tej pomocy nie udałoby się zrobić tych zadań i na pewno ta lista nie byłaby tak obfita. Natomiast co przed nami? Przede wszystkim ten remont w Komorowie, o którym wspomniałem. Komorów ma się stać też takim środek Komorowa i tu patrzę na pana sołtysa, bo mnie mierzy wzrokiem, dlaczego tam jeszcze chodnik nie jest poprawiony. Wiem, panie sołtysie, ale po prostu jest to wpisane w projekt remontu całej tej drogi. Proszę jeszcze naprawdę przeprosić mieszkańców w moim imieniu i wyczekać jeszcze cierpliwie ten rok. On będzie zrobiony, będzie postawiony dla bezpieczeństwa miernik prędkości, taki jakie mamy dzisiaj w Siedlikowie. Bardzo to jest dobre. Ludzie naprawdę reagują, widząc własną prędkość w terenie zabudowanym i zwalniają. To wszystko jest ujęte na szczęście w tym projekcie, ale 2022, nie 2021. Ale to jest bardzo duża inwestycja, z której się tylko i wyłącznie należy cieszyć. Planuję remont w Kaliszkowicach Kaliskich. Mamy na szczęście w Kaliszkowicach Kaliskich chodnik, więc tam wystarczy już tylko i wyłącznie nawierzchnię. Będzie, myślę, o około 800 metrach. Kontynuacja chodnika w Kaliszkowicach Ołobockich i Przedborowie. Remont ulicy Polnej, tak jak już wspominałem, ze środkami powiatowymi. Remont w Kotłowie tej drogi gruntowej, bo ona jeszcze ma około kilometra do natychmiastowego remontu. Nie da się tego zrobić od razu, ale myślę, że znów około 500 metrów popchniemy do przodu. I remont drogi w Kotłów Kaliszkowice Ołobockie. Pewne w zasadzie jest na dzisiaj remont tylko drogi w Kaliszkowice, odcinek Siedlików Mikstat do granic Komorowa.
Natomiast wiem i mam zielone światło na to, że będziemy robić tą ulicę Polną, jak i Kaliszkowice Kaliskie i gruntówkę w Kotłowie. Czy uda się kontynuować chodniki, czy uda się kontynuować naprawę remontową z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich, trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo to będzie zależało od wielu czynników. Budżet powiatu, tak samo jak i budżet gminy Mikstadt, jest dość mocno obcięty finansowo. Próbujemy to jako radni powiatowi z panem starostą na czele poskładać w ten sposób, żeby tych inwestycji nie zaprzepaścić, bo dzisiaj jest dobra koniunktura na to dla samorządów, żeby mimo wszystko te remonty robić i inwestycje, gdyż one są odpowiednio tanie. Dzisiaj warto wziąć nawet kredyt, ten kredyt również jest tani i poprawić tą strukturę dróg powiatowych. W zasadzie to tyle. Ja staram się, jak mogę, łączyć te dwie funkcje. Wychodzi mi, nie mi to oceniać, myślę, że w miarę dobrze. Słysząc tutaj wasze uznanie i proszę pamiętać o tym, że ja będę podkreślał zawsze i podkreślam to na forum powiatowym, że współpraca z gminą Mikstadt powiatu jest rewelacyjna i wzorcowa. Inne gminy na szczęście już też dołączyły do takiego samego wzorca. I wszystkim wam, tak jak mówię, dziękuję i życzę owocnych obrad na przyszły rok. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Ja już tylko uzupełniając pytanie pana radnego, chcę udzielić odpowiedzi na pytanie pana radnego Zbigniewa Walczaka. Według wyceny nieruchomość w Kaliszkowicach Kaliskich, stara szkoła, aktualna wycena 73 400 zł. Obejmuje zarówno budynek, jak i grunt. Czyli w tej kwocie wartość gruntu to jest 25 100 zł. Samego gruntu. A ogólnie cała wartość zabudowanej nieruchomości to jest 73 400 zł. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zająć głos? Proszę pan radny. Ja tak chciałem nawiązać do osoby pana wojewody, bo myślę, że mamy powody, aby ubolewać, że już go nie ma na tym stanowisku, a zmierzam konkretnie do tego, że mieliśmy w planach i on był osobą, która wspierała ten projekt, obwodnicę Mikstadtu. Nie, to nie była ta osoba. W każdym razie, to jeśli rzeczywiście tak jest, skoro pan burmistrz kiwa głową, że nie, no to kontynuując moją wypowiedź, chciałem się tylko zapytać, no czy gdzieś tam ewentualnie, albo w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą obwodnicę mikstacką. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przepraszam, że powiedziałem, że wojewoda, skinąłem, że wojewoda nie wspierał. On wspierał na pewno i on zna ten problem, natomiast to nie należy do jego gestii, bo jest to w gestii samorządu województwa wielkopolskiego i tam mamy też dobrych ludzi, którzy dobrze nam życzą i w tym zakresie działają. Wojewódzki Zarząd Dróg wystąpił do nas o dokumenty planistyczne. Te dokumenty zostały w miesiącu sierpniu przekazane. I według zapewnień pana wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, z dużym włączeniem się w tą sprawę pana posła Andrzeja Grzyba, to zadanie, czyli projekt obwodnicy, powinien lada moment pojawić się już na wokandzie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos? Ja ze swej strony tutaj do pana przewodniczącego. Podsumowując już, bardzo to cieszy, że współpraca z powiatem się układa tak owocnie jak do tej pory i mam nadzieję, że mimo tych trudności, z jakimi się będziemy spotykać, to w przyszłym roku uda się zrealizować te zadania, o których tutaj mówiliśmy i oby ta współpraca tak wyglądała do końca kadencji. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do ostatniego punktu, na zakończenie dzisiejszej sesji, w tym okresie przedświątecznym, pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, aby te spotkania przy wigilijnym stole upłynęły w takiej życzliwości i rodzinnej atmosferze, żebyśmy zapomnieli o tych problemach mijającego roku związanych z pandemią i aby ten nowy rok był lepszy, bardziej obfity w lepsze doświadczenia,
w lepsze zdarzenia i aby owocował w realizację planów i marzeń. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad uważam 22. sesję Rady Miejskiej za zakończoną. Proszę wszystkich o pozostanie. Tak spotkamy się przy takim w cudzysłowie wigilijnym stole w ramach tego, że